Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczoru jest pan minister Paweł Szafernaker, wiceminister administracji spraw wewnętrznych. Witam, szczęście panie ministrze. Szczęść Boże. Panie. panie ministrze, ile w tej chwili jest osób chorych w Polsce na koronawirusa? Co chwilę są podawane te informacje, mhm. komunikaty przez ministra zdrowia. W tej chwili jest pozytywnych tych testów 17 osób, które, mm -hmm. które pozytywnie przeszły te testy, i no w tej chwili trwa hospitalizacja 17 osób, które są chore. Oczywiście co chwilę te dane są uaktualizowane. Dlatego pytam, bo to rzeczywiście jest z godziny na godzinę niemalże tak. zmienia sytuacja, i, i, i to jest z godzin popołudniowych te, te, te dane o 17 tak, osób. Tak. Ale tu się nic nie zmieniło. No ważne są pewne, sprawdzone informacje ministra zdrowia, więc. Bardzo bym prosił, żeby właśnie skupiać się na y, informacjach, które podają y, organy, które nadzorują sprawę związaną z koronawirusem. Główny inspektor sanitarny, wojewódzcy inspektorzy sanitarni, to są eksperci, którzy w tej chwili są na placu boju y, i warto przede wszystkim słuchać tych dobrych y, y, osób, które pracują na co dzień w tej kwestii, a nie tych, Często jakich celebrytów, często różnych znachorów, którzy różne informacje podają. Już nie mówię o opozycji, która bardzo często straszy Polaków, po prostu. Panie ministrze, zaraz do opozycji przejdziemy, ale jeszcze tutaj zatrzymajmy się na ważnych decyzjach, które dzisiaj zostały podjęte, zostały ogłoszone też przez pana premiera między innymi. Mianowicie na pięciu przejściach granicznych na granicy zachodniej i południowej są od godziny 15 przeprowadzane kontrole sanitarne. Na czym te kontrole polegają, to po pierwsze, a po drugie, czy od godziny 17 już Państwo mają jakieś raporty, jak ta, to badanie przebiegało? Tak, po pierwsze, na taką skalę, jako pierwsze państwo w Europie, żeśmy tego typu przedsięwzięcie rozpoczęli. Pięć pierwszych punktów sanitarnych na granicy wewnętrznej, na granicy Schengen, na granicy z Niemcami i z Czechami. W ciągu kolejnych dni będą kolejne takie punkty sanitarne. Jutro uruchamiamy punkty sanitarne na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, na granicy z Białorusią, Ukrainą, na granicy także wewnętrznej z Litwą, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Także w ciągu paru dni na wszystkich przejściach granicznych, gdzie pojawiają się autokary i busy, chodzi o te większe samochody, 7 osób plus więcej. Oraz autobusy, wszystkie będą przechodziły kontrolę Inspekcji Państwowej Straży Pożarnej pod kątem Y, właśnie y, osób. Panie chory. ministrze, jak to będzie wyglądało, czyli podjeżdża autokar y, na przejście graniczne i wchodzi straż graniczna, tak? Czy y, straż graniczna jest na tyle, ma takie zasoby ludzkie, aby y, na tych wszystkich przejściach pełnić tę kontrolę, czy będzie miała do pomocy jakieś inne służby? To jest akcja koordynowana w każdym województwie przez wojewodów y, i są do dyspozycji wszystkie inspekcje z administracji zespolonej także oprócz straży pożarnej będą także ratownicy medyczni bardzo często są to strażacy którzy mają uprawnienia ratowników medycznych są także przedstawiciele inspekcji sanitarnej są przedstawiciele tych instytucji które mogą w danym momencie policji mhm. pomóc aby być tam w tym punkcie sanitarnym w zależności również od miejsca od tego jak to zorganizował wojewoda będzie to przede wszystkim Y, chodzi o to, aby y, były zmierzone temperatura ciała osób, które przejeżdżają, oprócz tego, żeby wszystkie osoby, które są w pojeździe, wypełniły taki druk, żeby było wiadomo, że jeżeli po, po jakimś czasie okaże się, że jedna z tych osób jest chora, to żeby można było otoczyć kwarantanną resztę mhm. pasażerów tego busa. To się sprawdziło w tej procedurze pierwszej osoby, która się pojawiła w Polsce. Przypomnę, że w tym busie jechało ponad 40 osób w autobusie, gdzie była pierwsza osoba chora. I dzięki temu, że reszta osób została prędko otoczona kwarantanną, dzięki temu była możliwość także wyłapania kolejnych osób, które, i te osoby były kwarantannie, nie chodziły, nie zarażały. Tam po prostu osoby. była lista pasażerów, tak. w tym autokarze. Panie ministrze, a jakie będą dane na tej karcie pacjenta? Bo każdy, kto będzie przekraczał granicę, będzie musiał, i jest w tym busie autokarze, będzie musiał wpisać się na tę kartę Na tą listę i otrzyma taką kartę pacjenta. Jakie tam będą dane? To są tam... takie podstawowe dane: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu i adres, y, y, pod którym ta osoba będzie y, w Polsce. Uchwytna po prostu. Panie ministrze, kwarantanna to jest ważna, ważny element w, w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia Izraela zdecydowało, że każdy obywatel, który przekracza granicę Izraela, który wjeżdża na teren państwa izraelskiego, będzie poddany kwarantannie, czy to turysta, czy obywatel Izraela, czy państwo też rozważają taką ewentualność, e, aby wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski, e, byli poddani kwarantannie. Panie redaktorze, przede wszystkim dostosowujemy y, procedury, y, czy te procedury stosujemy, które w danym momencie są y, potrzebne do tego, żeby zapie, zapobiegać y, rozpowszechnianiu się choroby. Mhm. Jeszcze Tydzień, dwa tygodnie temu nie wyobrażaliśmy sobie, że pewne procedury będą musiały być wdrożone. Dziś one są wdrożone i będziemy reagować na daną sytuację. Nie można tutaj siać paniki, trzeba reagować w sposób odpowiedzialny. Odpowiedzialna władza trochę też krok do przodu reaguje. Więc staramy się, aby patrzeć także na błędy, które popełnili niektórzy politycy w innych krajach, tak żeby ich nie popełnić, bo można powiedzieć, że taka beztroska wielu polityków doprowadziła do rozsiewu tej choroby. W związku z tym chcemy y, uczyć się na tych błędach y, i chcemy, po to Polacy wybrali władzę, po to wybrali mnie na przykład na posła, czy, na, na, czy po to pełnię funkcję ministr, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, y, żeby tutaj zapobiegać y, jako polityk, jako... Jako urzędnik pewnym. A panie działaniem. ministrze, bo kontrola sanitarna to jest pewna forma ograniczenia swobodnego przepływu. Natomiast czy państwo też rozważają zamknięcie granicy Polski? Granic Polski? Każdy scenariusz musi być realizowany. To są takie scenariusze, które są najdalej idące. Przywrócenie kontroli granicznej w ramach Schengen. Jest to możliwe w, jakimś, w jakiejś tam perspektywie. No nie jest to prawnie wykluczone. Jest to możliwe, ale na dziś wystarczy kontrola Sanitarna i tą kontrolę żeśmy wprowadzili. A Panie Ministrze, a jak będą wyglądały kontrole, jeśli chodzi o auta osobowe? Bo wiele osób podróżuje autami osobowymi yy, i to z każdych kierunków yy, praktycznie. N największym problemem, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się choroby, jest yy, taki transport publiczny, transport zbiorowy. W związku z tym yy, te punkty będą właśnie yy, kontrolowały osoby w transporcie zbiorowym. Nie da się stworzyć takiego systemu, w którym 100% osób będzie kontrolowanych pod względem sanitarnym. Na wschodniej granicy, tam gdzie jest już dziś kontrola Straży Granicznej, kontrola administracji skarbowej, tam wszyscy będą kontrolowani sanitarnie, no ale to musielibyśmy przywrócić tak naprawdę granicę także na jeżeli chodzi o Niemców, Czechów, Słowaków, Litwinów, żeby można było 100% osób w takich punktach sanitarnych sprawdzić. Największym problemem, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie się, też ten pierwszy przypadek to pokazał, jest jednak kwestia poruszania się w transporcie zbiorowym, bo kilka pierwszych osób, które w Polsce zachorowały, to były osoby, które zachorowały, po prostu jadąc kilkanaście godzin autobusem z Niemiec do Polski z osobą chorą. No, ale już mamy w Poznaniu przypadek kobiety, która ma wirusa i nie była w kraju gdzie w ogóle nie była za granicą, nie kontaktowała się z osobami, które były za granicą w tych strefach zagrożenia. No i teraz trwa próba ustalenia, skąd ta Pani się zagroziła. Czyli wszystko wskazuje na to, że jest tak zwane wewnętrzne zakażenie. Wiadomo było, że prędzej czy później tego typu sytuacja będzie miała miejsce. Warto, żeby tutaj roztropnie dbać o zdrowie, dbać o te wszystkie procedury, które także Główny Inspektor Sanitarny mhm. zaleca. Warto, żeby być roztropnym w tym wszystkim, i na pewno także w tym przypadku będzie takie rozpoznanie, żeby ustalić w kontakcie z kim ta pani się zaraziła. Ale mówię, no każdy przypadek jest osobny, nie, nie można też popadać w panikę, ale trzeba po prostu roztropnie, spokojnie. Reagować i myślę, że też te reakcje rządu są takie, żeby właśnie tego typu reakcje wśród Polaków wyzwalać. Panie ministrze, obowiązuje spe, specustawa dotycząca zwalczania koronawirusa. W tej ustawie duże kompetencje ma, ma, ma władza państwowa, mają też wojewodowie. Panie ministrze, jakie tutaj właśnie możliwości działania są wojewodów, i w jaki sposób, no może na tym na razie zatrzymajmy się, jakie są możliwości tutaj działania wojewodów, bo to oni są w terenie i oni mają tutaj taki najbliższy kontakt z poszczególnymi przypadkami, sytuacjami. Tak, ja chciałbym tutaj dodać, że Prawo i Sprawiedliwość ten rząd hmm. wzmacnia rolę wojewodów i dzięki różnego rodzaju działaniom Rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec wojewodów, właśnie wobec instytucji wojewody, dziś jest możliwa taka, a nie inna reakcja. Bo przypomnę, że w kampanii wyborczej Platforma mówiła o zlikwidowaniu funkcji wojewody. Dziś mielibyśmy w związku z tym 16 marszałków województw i każdy by działał na własną rękę. A tu no, jest ale przedstawiciel... Ustawa przyjęta to wtedy zależy od prawa, prawda? Jest przedstawiciel, ale taka była, propozycja, przyjęta, taka, mhm. taka była propozycja Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej jak szli do wyborów. My wzmacniamy funkcję wojewody. Ta ustawa, o której mówi pan redaktor, została tydzień temu przyjęta, właśnie mówiono wtedy także, że, że Prawo i Sprawiedliwość, wręcz opozycja mówiła, że wprowadza stan wojenny tą ustawą. Dziś się okazuje, że gdyby nie pewne zapisy tej ustawy, panie redaktorze, to nie moglibyśmy dzisiaj skutecznie działać. I to Ale pokazuje... opozycja poparła i w, w Sejmie, i w Senacie. Natomiast część mediów, rzeczywiście, nawet jedna gazeta dała taką czołówkę, że tu jest takie wielkie zagrożenie. Nie koronawirusem, Pani, tylko państwem policyjnym. Panie, panie redaktorze, mi... pewne y, działania. Rostropnej roztropnej władzy są właśnie po to potrzebne, żeby móc skutecznie reagować, żeby móc skutecznie zabezpieczyć zdrowie, bezpieczeństwo obywateli. O te, nas, o te, te, o te możliwości te działania wojewodów chciałem jeszcze dopytać. Jakie są? Tak, przede wszystkim wojewodowie w ramach administracji zespolonej koordynują pracę całej administracji zespolonej, w tej chwili wszystkich inspekcji w województwie. Ta ustawa daje możliwość wnioskowania do różnych rezerw w budżecie państwa, żeby móc środki według zapotrzebowania szpitali wnioskować o te środki właśnie do budżetu państwa. Dzięki tej ustawie choćby w niedzielę, wczoraj można było podpisać pierwsze dokumenty, dzięki którym te środki do szpitali dziś i jutro spływają. Także dzięki tej ustawie, jeżeli będzie taka sytuacja, która będzie wymagała tego, wojewodowie będą wydawać dokumenty, polecenia na terenie województwa, które będą obowiązywały także samorządy. Są to szersze uprawnienia niż do tej pory. A właśnie, jaka jest rola samorządów tutaj, w całej tej sytuacji, w jakiej my się znaleźliśmy w walce z tym koronawirusem? Rola wszystkich podmiotów w administracji jest bardzo ważna, także rola samorządów jest niezwykle ważna, przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie zapewnienia tej kwarantanny, a wiemy, że w paru państwach okazało się, że już ta kwarantanna, przeprowadzenie skuteczność tej kwarantanny. Żeby osoby, które są podane kwarantany nie wychodziły, nie zarażały innych, jest kluczowa dla rozpowszechniania się tej choroby. I tutaj ważna rola samorządów, żeby pracownicy instytucji samorządowych, które są do tego powołane, także wspomagały osoby, które są w kwarantannie domowej na przykład. A także starostowie, wójtowie, prezydenci miast współpracują z wojewodami w miejsc, żeby. Y, takie miejsca kwarantanny zbiorowej, także jeżeli chodzi o działalność szpitali. Y, tutaj ta współpraca jest bardzo ważna. Tak naprawdę y, współpraca dziś z każdym jest niezwykle ważna, żeby osiągnąć jeden cel, żeby i, i, i najbardziej jak tylko można zapobiec y, skutkom y, y, rozpowszechniania się. Wirusa. 10% zachorowań na koronawirusa na, y, to są ciężkie przypadki. Wymagają rzeczywiście leczenia na ojomie, na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Panie ministrze, jak jesteśmy przygotowani pod tym względem na, na takie rozszerzenie się duże, duże, duże te, 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 tej epidemii? Wszystkie szpitale, które mają oddziały zakaźne, także te, które mają ojomy, mhm. są w tej chwili postawione w stan wyższej gotowości. W związku z tym bezpośredni wpływ także na funkcjonowanie tych szpitali mają wojewodowie, którzy widzą na siatce całego województwa, jak wygląda zapotrzebowanie, jak wygląda koordynacja. My codziennie mamy takie odprawy, wideokonferencje z wojewodami, gdzie pewne kwestie są poruszane, także te związane z zabezpieczeniem łóżek, zabezpieczeniem miejsc w szpitalach. Dziś była taka odprawa, kolejna jutro, codziennie. Ustalamy konkretne rozwiązania na konkretne sytuacje, które mogą się wydarzyć w przyszłości. No właśnie, jak się będzie sytuacja rozwijała? Czy pana, pana zdaniem, czy zdaniem rządu ten koronawirus będzie się jeszcze bardziej rozprzestrzeniał? Czy są jakieś symptomy, które by świadczyły o tym, że jednak to powoli się zatrzymuje, to rozprzestrzenianie tego, tego, tego patogenu? Y Panie redaktorze, szanowni państwo, musimy być gotowi na różne scenariusze i odpowiedzialny rząd przygotowuje się na różne scenariusze, te dobre, ale także te gorsze. Wiemy, jak to wyglądało w niektórych państwach Europy Południowej, Europy Zachodniej, musimy wyciągnąć z tego wnioski. Dziś nie można rozstrzygać, no bo tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Praktycznie rząd musi na co dzień robić wszystko, żeby zapobiegać rozpowszechnianiu się tej choroby i my to robimy. I staramy się, żeby ta choroba jak najmniej się rozpowszechniła, a nie wiemy tak naprawdę do końca, jak to będzie wyglądało, bo jest to też choroba nowa. Przede wszystkim rząd musi pytać w tej sprawie ekspertów. Wszelkiego rodzaju decyzje, które zapadają, bo chciałbym to mocno powiedzieć, to są decyzje które zapadają w oparciu o wiedzę ekspercką, w oparciu o wiedzę lekarzy, w oparciu o wiedzę Państwowej Inspekcji Sanitarnej i to nie politycy, ale lekarze i osoby, które się na tym znają, muszą tutaj doradzać, w którym kierunku decyzje podejmować. Panie Ministrze, Pan Marszałek Senatu, Profesor Tomasz Grocki, lekarz, dany chirurg, w piątek wrócił z Włoch. Są takie informacje, że nie poddał się kontroli na, na lotnisku, jeśli chodzi o temperaturę. Nie chciał przez jakiś czas powiedzieć, czy rzeczywiście w tych Włoszech był. Po powrocie od razu prowadził obrady Senatu, pojawiał się na korytarzach sejmowych, rozmawiał z politykami, rozmawiał z dziennikarzami. Teraz przyznał w jednym z wywiadów prasowych, że rzeczywiście zrobił sobie test na obecność wirusa i dzisiaj wieczorem miały być. Miały być wyniki. Panie, jest, panie ministrze, to jest odpowiedzialne zachowanie? Panie lekarza? Lektorze, ja się przyzwyczaiłem do tego, że opozycja jest nieodpowiedzialna. Opozycja może wszystko powiedzieć, opozycja może wszystko zrobić, nie bierze za to żadnej odpowiedzialności. Tydzień temu opozycja, i to także ta, która jawi się antysystemową, mówiła o tym, że że przepisy, które Prawo i Sprawiedliwość tutaj przygotowało są y, takie, które nie powinny mieć miejsca w państwie demokratycznym. Dziś się okazuje, że gdyby nie te przepisy, to y, nie moglibyśmy realizować pewnych zadań państwa. Dziś y, znowu opozycja w drugą stronę mówi, że trzeba iść jeszcze dalej w sytuacji, kiedy, kiedy tydzień temu mówili, że, 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 że nie trzeba iść dalej. Także jest... mogą powiedzieć wszystko, nie są u władzy. Najgorsze jest to, że po prostu są nieodpowiedzialni. Marszałek Senatu, on mówi o sobie, że jest Trzecią osobą to w właśnie. państwie i w sposób taki no, wręcz nieodpowiedzialny korzysta z transportu zbiorowego. Później ja nie znam tej sytuacji, nie chciałbym tutaj posądzać, że nie chciał wypełnić tych dokumentów, no, ale takie rzeczywiście to, takie to informacje takie się takie są, pojawiały. Mhm. Wie pan najbardziej mnie szokowało dzisiaj rano to, że usłyszałem, że on prosto, po prostu pojechał do Senatu, z tych z Włoch, jak wrócił, pojechał do Senatu, żeby prowadzić y, obrady Senatu. No to jest skrajnie nieodpowiedzialne. No, siedzi stu senatorów, siedzą dziennikarze, różne osoby, które wchodzą do Sejmu, muszą, y, 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 muszą w ankiecie wypełniać, czy miały jakikolwiek kontakt z osobami, które tak, były we Włoszech, a osoba, która, y, która prowadzi obrady, okazuje się, że wróciła prosto z Włoch. No, jest no, to kompletnie niepoważne. Może, może wirus osoby trzecią w państwie omija. E jak się dowie, że to jest osoba... Życzę oczywiście każdemu, żeby ominął go ten wirus, ale musimy być tutaj roztropni, a w przypadku pana marszałka wiele wskazuje na to, że tej roztropności po prostu zabraknie. A panie ministrze, jak wygląda sytuacja z, z funkcjonariuszami S.O.P., którzy towarzyszyli panu marszałkowi? Y Powiem szczerze, że nie jest to kwestia, którą się zajmuje w resorcie, aczkolwiek funkcjonariusze po powrocie z Włoch w tej chwili no, korzystają chwilowo z wolnego. Ale to nie jest kwarantanna, nie? Nie, nie, nie. Mhm. A czy właśnie funkcjonariusze mogą odmówić um, zadania, jeśli to zadanie naraża ich na, 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 na chociażby na utratę zdrowia? W, w takim przypadku, że pan marszałek jedzie na teren, gdzie jest e, duże zagrożenie, ja epidemiologiczne. Nie, chciałbym, nie chciałbym rozpowszechniać informacji, które by były nieprawdziwe, e, jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek pana marszałka. Na pewno wszyscy powinniśmy zrobić wszystko, żeby nie narażać osób, które są wokół nas, e, na to rozpowszechnianie się choroby. I e, Trzeba tutaj być bardzo roztropnym w tym wszystkim. Trzeba także słuchać e, komunikatów, informacji, które się pojawiają, zweryfikowane. Bo bardzo często. E, Wiele osób wierzy w to wszystko, w pewnego rodzaju spiskowe teorie, które się pojawiają wokół tej sytuacji w Polsce. Naprawdę myślę, że warto być w tej chwili roztropnym, zadbać o siebie, swoich bliskich. Również wielu moich znajomych pyta mnie o to, warto pomóc teraz może dziadkom, rodzicom, zrobić za nich zakupy, niech odpoczywają sobie w domu, a, a my wszyscy musimy zadbać o zdrowie naszych rodzin. Szczególnie osoby starsze powinny rzeczywiście unikać takich dużych zgromadzeń. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za wytłumaczenie nam tej skomplikowanej sytuacji, która no w tej chwili się tworzy. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. E, dziękuję Państwu za uwagę. Na polski punkt widzenia zapraszamy już jutro o godzinie 21.40. Początek naszego spotkania. Teraz życzę dobrej i spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.